Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Piecho, to jest Destiny. Księżyc znowu. Tylko teraz inna misja. Te patrole na Księżycu. Nie, to mogę sobie w wolnym czasie robić. Ale jedziemy dalej. The World's Grave. Grób świata? Pło, kurde, brzmi naprawdę interesująco. Poproszę. Czemu by nie? Ale kurczę, chciałbym, że takie barwy już zostały, bo naprawdę fajnie wygląda. No na pewno poważniej niż tamto połączenie żółci, fioletu i tak dalej. No kurde, już tak zostanie. Arcadia Class Jumpship w takich barwach nawet wygląda troszeczkę groźnie. There's got to be a way to find out what the Hive are planning. That ghost we recovered found a library in their fortress called the World's Grave. It's said to hold everything they know of Earth. If you can get us down there, I'll steal all I can. Ja tak w ogóle to kosmici ładnie się zbliżyli do ludzi, nie? Zabunkrowali się na Księżycu, zrobili jeszcze bibliotekę w swojej całej wiedzy zgromadzonej o ziemianinach. Kurde! Nie, naprawdę, przygotowani, nie? Bez mózgu istoty. Ale w sumie, aby były bez mózgu, to by się dostały na powierzchni Księżyca. Pięknie! 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 A, oślepłem! A, nic nie widzę. Ciemno. A, fuck. Nie, dobra, żartuję. No ale tam jest nasze słoneczko. To co to, ziemia jest? Kurde, dziwnie wygląda. Daleko to to? No to może wróbelkiem będzie szybciej. No, ale glimera troszeczkę nazbieram, to kupię sobie własnego sparoła troszeczkę lepszego. Ej, kolejna jaskinia. Z chęcią sprawdzę, co się czai w jej wnętrzu. Cholera, nic. Jak niemiło. Więc wejdźmy jeszcze raz, mimo to, że tu są przeciwnicy gdzieś. Ale właśnie, podjedziesz pod górkę? Z problemami, ale dam radę. Tam kapitan tylko. Ale nie, dobra, w sumie niewielu mi ich brakuje do wbicia rangi, więc... Op. A nie, to nawet nie kapitan, to zwykły wandar. Tam! To by się niepotrzebnie zmarnowałem, ale co, tutaj mam iść? Tak. Dobra, no to chodźmy. Pewnie tutaj bym się zmieścił wróbelkiem. Wróbelek jest mały z natury, no ale... Może lepiej nie ryzykować. Aha, do wnętrza świątyni, tak? Podnijmy się tylko. Tak, ale nie mogę wezwać sparoła w powietrzu teraz, nie wiem czemu. W ogóle w tej lokacji nie mogę. Co jest troszeczkę dziwne, ale dobra. Może po prostu chodziło o to, żebym tutaj nie próbował wlecieć, bo bym za bardzo bałaganu narobił, za wielki bałagan. The Hive really tore into the moon. O, tutaj Dark Soulsami troszeczkę zaleciały te schody teraz. I te źródła światła. Niczym ten lampion, który się zapala w przystani niczyjej. Za pomocą klucza Farosa. Jeżeli ktoś oglądał Let's Play z Dark Souls 2, ten wie, o czym mówię. Dla wszystkich innych. No nie, no troszeczkę jest podobne po prostu. Dla wszystkich innych. Taka informacja. Nie, ale tam? Na dół? No, aha, bo to jest zejście takie spiralne. Ja już myślałem, że będę musiał skakać, ale w sumie to nie problem, bo... glajdowanie obecne, przypominam. O, shit. No prawie bym wpadł. Ale niezbyt głęboko. No dobra, może nie testujmy, czy kostium, który posiadam na sobie, jest wodoodporny. Tego nie mogę być pewien, no nie chcę zginąć. Dobra, tam kogoś widziałem. No chyba widzieliście, jak rzuciłem? Tu, tu w sufit, nie? Element zaskoczenia poszedł się pieprzyć, nie? Ale w sumie po co mi element zaskoczenia, jak mam po prostu większą siłę od nich i lepszy sprzęt. Ogólnie większy ze mnie koks. A może rakietę? No i piruety ci nie pomogą teraz, rycerzyku. Ej, przydostał heada, kurczę, na... coś strzałem z biodra, no to ej. Tam powinien być jakiś bonus. O, kurde, czarownik. Ale patrzcie, jak szybko pada. Nie, naprawdę opłacało się troszeczkę pograć, zrobić ten przeskok do przodu w czasie. Teraz po prostu przyjemniej się gra. No ale też, kurczę, nie wymaga teraz gra ode mnie posiadania dwóch kompanów, żebym dał sobie radę. Przynajmniej taki też plus. Ach, kurde, rycerz, ja liczyłem na zwykłego akolitę, tam ci idą łatwiej do piachu, a ci się nie zasłaniają taką głupią tarczą jeszcze przy okazji. Shit, shit, shit. Trali nie lubimy. Ło, coś nowego. A może trafię tym? Nie. Ej, tak, trafiłem. Ale zginę zaraz, ale zaraz zginę. Albo nie? Jeżeli odlecę wystarczająco daleko i w dobre miejsce, gdzieś tutaj. Starczy. No chodź. Jeszcze ty. Tak, znowu super doładowany? I... A, bo level, to dlatego.
Dobra, wejdzie. Jak w masło, jak w masło. Dobra, zaraz level upy zrobimy. O to się nie martwcie, póki co trale, kurczę, troszeczkę mi siedzą na twarzy. Ło, i tym sposobem poszedł czarodziej. Ale chyba nie mówcie, że to był ten, którego trafiłem superem, bo kurczę, nie lubię poprawiać swoich własnych superów, no ej. A ci jeszcze biegną. Slamendy. No dobra, o akolitach zapomniałem, oni tam dalej stoją po prostu, to nie jest żadna niespodzianka. No ale tych trali tam było sporo już wcześniej. Logic Singer. Kolejny kubraczek, ale chyba i tak mam lepszy. Dobra, jest spokój i cisza. No to uwaga. Level up! Poziom 13 nagle stanie się poziomem 14? Nie. Co my tutaj mamy? Vortex Mastery increases the range of Axiom Bolt Seekers and the duration of the Vortex Effect of Nova Bomb and Vortex Grenade. Oczywiście, że tak. Czyli po prostu kolejne ulepszenie tego, co już miałem. Nic nowego. W sumie... takie coś mi się podoba. Bo podobały mi się moje obecne umiejętności po prostu. Okej, okay, dobrze poszedłem, tak? Dokładnie. But this knight holds the key to finding the grave. We'll have to kill him. Ja już mam przygotowaną broń specjalnie na niego, więc się goście nie martw. Przewidziałem skrzynkę. Nie, pewnie, że nie. Czemu tutaj, jak muszę iść tam? Co to za wprowadzenie w błąd tymi waypointami dziwnymi? No już myślałem, że to on jest taki wielki, ale nie, przyleci pewnie statkiem. Ale właśnie, moment. Przy tym mam snajpę, mogę wyciągnąć moją snajpę, mogę ją poprosić ładnie, grzecznie, kulturalnie. Bo oni gdzieś tu zaraz będą wystawać. Oj, albo nie. Dobra, najpierw Wizard może. Oj, kurde. Ale chybiłem. Kilkakrotnie. No, ale teraz trafiony. No czarodziej, czarodziej. Bam! Zabity w locie. Pychała! Idealnie, przykozaczył. W sam raz do odcinka się nadaje taka akcja. W sam raz. No też parę headów by się przydało. Takich właśnie jak ten. Albo jak ten. No. Nie no, po czym rozpoznać, że poszły heady? Albo chociaż jeden, ten kończący. Po tym jak się rozsypują ciała przeciwników. O! No i to jest ten silny bardzo rycerz. Nie wydaje mi się, więc oszczędzam supera jeszcze. Dobra, koity to sobie wyciągnąć. To już po nim? O kurde! Nie, serio, powinienem teraz, nie wiem, pięścią ich okładać, żeby mieli jakieś szanse, czy coś, no przecież, ej. Po prostu bam. I po nich, bam. Nie no, pięścią widzę też. Aż za dobrze. Jak dla nich. No chodź, czarodzi, chodź. No chodź. Dobra, na to zapolici, bo będą mnie lutować, kiedy najmniej się będę tego spodziewał. No w sumie spodziewam się cały czas. Dobra, już tarcza znowu cała. Co za świnia. Dobra, zjedz to w kącie. Ho, robi robotę. A, i znowu trale. W ilościach więcej niż dwóch, trzech. Oj, biegną, ale w powietrzu. A, w sumie macie spera. Wszystkich? Ach, nie, ten został jeszcze. No ale patrzcie, tą czarną dziurę, jaka się tworzy. No nie, no. Naprawdę. Serious motherfucker. Poważny matkojebca z niego. Ja wytłumaczyć wprost. Dosłownie. Oj, ten nie szczaił, że jest to z tej strony chyba. No dobrze, energy drain się przyda, już granat przynajmniej jest. Na tego rycerza, który się zbliża. Wielkimi krokami. Choć w sumie cholera go tam wie. Czy tak naprawdę jest. No, kręcę się w kółko trochę. Czyżbym ominął wejście? Dobra, macie granat. No ale oprócz granatu jeszcze parę pocisków, tak wiecie. Żeby później nie był uznany za jakiegoś niegościnnego gościa, który nawet nie dzieli się nabojami z przeciwnikami. No, proszę bardzo. Jak się pięknie dzieje, ale to kurde nie jest ten rycerz znowu, to nie jest ten. Ej, chodź, bo mnie rozwalić. Ej, wow. Tak to mi... Łoszy! Nie! I don't wanna die! Nie na głupich tralach, na pewno nie na głupich tralach. Niech mnie ten rycerz załatwi, ten, który ma mnie załatwi. W najbliższej przyszłości, ten niby Turbo Cox, no niech on, jak już dokona tego czynu haniebnego i zabije naszego Guardiana, no ale nie głupi tral. No to aż nie wypada, po prostu. Ale dobra, gdzie? Tutaj powiadasz. Dobra. Tylko co? Tam znajdę. Czyżby wreszcie tego rycerza? Nie, no gdzie ja to obszedłem?
Z której strony Piechnik? Kurde. Antoni Piechniczek. Zupełnie nie ten kierunek. A tak swoją drogą? Ładnie wygląda i muzyka też jest piękna. Buduje klimat, buduje klimat. Mam nadzieję, że wskoczy na jeszcze wyższe tony, kiedy spotkam tego rycerza. Ej, to jest on. Tak po prostu? Taki zwykły paździerz? Kurde. Trochę niedobrze, poprawmy go. Ej, nikogo nie trafiłem. Nawet tego wizarda. This is the key to the grave. I know where we're headed. Jak this is the key? To już? Serio, już go rozwaliłem. Cała epicka walka poszła. Ja, dobra, jeszcze pozostałem akolici. Ale gdzie tu epickość? Nawet muzyka faktycznie nie wleciała na wyższe tony. Za szybko to zrobiłem. Za długo zwlekałem, chyba z tą misją. Nie no, jest dobrze. Ale chyba, że na hardzie będę włączał po prostu. Bo na hardzie naprawdę jest to trudniej. No, nie dość, że akolici są po prostu troszeczkę mocniejsi, to jeszcze mają inne nazwy, nie? Acolyte, tylko na przykład, nie wiem, Chosen Acolyte, czyli wybrany. Jeszcze większy koks po prostu. Nie, ale gdzie teraz? Explore the warrens to find the compendium of hive knowledge known as the world's grave. Okej, okay, czyli teraz już chodzi tylko o wiedzę. Więc jestem ciekaw, czy kosmici będą mnie bronili tak samo zaciekle, jak swojego własnego życia, czy może nawet jeszcze bardziej. Że są istotami mądrzejszymi od ludzi i cenią wiedzę i książki. I traktują je z szacunkiem. The world's grave, not ours. A, dzięki, że to zaznaczyłeś, abym nie wiedział. Where to now? Gdzie teraz? Tam? No skoro tak każą. A nie widzicie żadnej zielonej skrzyneczki przypadkiem? Jakiś lód by się przydał. Mogłoby coś wpaść. Okej, okay, dobra, jest wąsko. Zastanawiam się nad zmianą na Shotiego. O kurde, trawę! Ale spokojnie. O kurde, moment, spokojnie, spokojnie, ale ja muszę trafiać najpierw. No przydałoby się jakiś atak kurczo obszarowy teraz. No, ale w sumie. Nie będę narzekał. Nie będę narzekał. W sumie nie wiem, po co czekam. Nie wsłuchałem się po prostu w ten dźwięk. Bo taki dźwięk zwiastuje też skrzyneczkę w pobliżu gdzieś. No ale tutaj skrzyneczki kurde nie widzę niestety. Więc zostałem zrobiony po chamsku w konia. Dobra. Ładnie, ładnie. A właśnie, spodziewałem się jakiś kurczę męt. Niczym chochliki, gobliny. W Władcy Pierścieni. Chociażby w drużynie pierścienia. O, pięknie. Ja się cieszę, że ta rakietka się sturlała. Przynajmniej ją wykorzystam od razu. Należycie. No, w sumie prawie należycie. Rycerz dalej żyje. Jeszcze nie ma długo. Tak samo jak ten akolita. No przecież, kurde. Chodzę i po prostu zabija mnie. Po prostu. Nawet nie muszę się zbytnio chować. Koleś zaczaił się za mną i patrzcie jaki wpieprz dostaje, nie? To jest tak piękne. To jest tak piękne, bo sam na to zapracowałem. To jest najlepsze. That's it. There it is. To jest Knight. Oni się modlą. Przerywać im? Kurde, szczerze nawet nie wiem. Może nie? No to są... No kurde, nie, no nie przerywajmy modłów. No, ale radar na czerwono bije. Dobra, nawet że zaraz pożałuję tej... tej swojej postawy. Nie, serio, oni nie atakują, więc nie będę atakował i ja. O kurde! Dobra. Jest skrzyneczka. Cicho, jest lód. Najpierw lód. Później się będziemy martwić o resztę. Nox Cannon. Dobra, zaraz. Tutaj dwóch rycerzy. No i cholera, to był idealny przykład dobrego użycia superu. Dobra, już wortek się skończ. Dzięki. Macie tam. Wiem, że na akolitów w sumie nie powinienem marnować tego granatu, no ale szybko się naprawdę zregeneruje teraz. Zawsze, że tego jeszcze wciągnę. Jeszcze od tyłu. Oła. Rozumiem tu? Tak, dokładnie. Deploy Ghost. Tak jak mówiłem, z punktu A do punktu B, z deploy Ghosta i koniec misji. Kurde. Bungie. To nie jest Fireteam z Halo, tutaj może było się bardziej postarać. Oj, chyba, że jeszcze ktoś tu przyjdzie. To mnie w sumie aż tak bardzo nie zdziwiło. No ale trale! Kurde, nie lubię trali. Oni zawsze w dużych grupach przychodzą. Są również zawsze. Tak? Cursed tral. Przeklęty. Ale przeklęty czemu? Oj, jest mocniejszy to na pewno. Ale rycerzyki nie.
Na szczęście rycerzy pozostają na tym samym poziomie. Ale co jest z nim? A, on wybucha! O kurde. Suicide Bomber. Zamachowiec samobójca, tak po prostu. No trzeba będzie uważać. Ale póki co akolici stoją na otwartym terenie, jak debile. Dobra, zablokujmy wejście. Może na chwilę chociaż. Wow, 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 bo poważne strzelanie się zaczęło teraz. No, to tylko dlatego, że pan czarownik raczył się pokazać. Nie no, za pierwszym razem robił na mnie większe wrażenie, kiedy nie doszedłem do wniosku, że po prostu fajnie było mu po głowie strzelać i tak go wymiatać. No i później jeszcze nawet można wciągnąć, tak po prostu. No a resztę po pleckach, po pleckach. Force push in your back. Dobra, z tej strony pogadasz? No to proszę bardzo, hedzik. Z bioderka. Dobra, czyli fajnie, że się cieszysz z powodu dużej ilości wiedzy. No ale no, pomocny zbytnio teraz nie jesteś. Tak wiesz, myśląc pod kątem zabijania kosmitów. Więc może skup się na robocie, a mniej na gadaniu. Później pogadamy, jak ujdę z życiem. To jakiś samobójca znowu. No ale główka chyba spowoduje, że eksploduje od razu. Więc trzeba będzie w to celować. Chociaż jestem ciekaw, czy od razu by mnie zabił, jakby we mnie wszedł, czy nie. Czy po prostu strzelałby mi zupełnie tarczę, ewentualnie jeszcze troszeczkę ze zdrowia było. Wow. Wow, 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 dobrze przymierzony strzał, dobrze. Panie rycerzu. A? Ale i tak za mało, żeby stanąć w szranki ze mną. I co, i koniec misji. Mhm. Okay, I've got it all. There is unbelievable stuff in here. The Hive has thousands of worlds taken by the Dark Ones. Waiting for their gods to return. I'll warn the city. Let's get out of here. Skoro tak mówisz, ale dobra, w sumie. 5 sekund na eksplorację jeszcze, choć skrzyneczkę z lootem znalazłem. Ja podejrzewam, że była jeszcze jakaś na pewno, no ale... Nie wyeksplorowałem, poleciałem do przodu jak przecinak. Dobra, 118 zabójstw na moim koncie. Nieźle. Całkiem, całkiem nieźle. Nie, ale wiecie co, chyba przyjmiemy taką formę odcinków z głównego wątku fabularnego po jednej misji, kochani, po jednej misji. Ewentualnie, jakby coś było zaenkryptowane, zaszyfrowane, no to wtedy udamy się jeszcze do wieży i zobaczymy, co tam jest, żeby nie było żadnych niedomówień i domysłów niepotrzebnych. No ale serio, póki co, jak misja skończona i nie ma nic więcej do roboty oprócz kolejnej misji, to ja w tym miejscu, kochani, będę kończył odcinek. Więc wielkie dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Pozdro. Cześć. Hej.